Witam bardzo serdecznie w grze 20 tysięcy BGH Sotto i Mari. Gra wydana w 1984 roku przez Edisoft na Commodore C64. Więc wciskamy spację. Teraz można się tutaj wpisać. Nie wiem, czy to są dobre wyniki, czy złe tutaj. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale oczywiście tradycyjnie się wpisuje. Poziom trudności, no to może jeden wybiorę. I mamy takiego nurka, którym trzeba zbierać te skarby. Tutaj akurat strzelać się nie da, bo on ma taki harpun, którym może strzelać. Ale nie we wszystkich etapach się to udaje. A co mnie zabiło, nie mam zielonego pojęcia. To jest właśnie tak, że giniemy, jeśli dotkniemy czegoś pikselem nawet, czegokolwiek, to już jest od razu koniec. Także troszeczkę gra frustrująca, tym bardziej, że jak ją się odwraca, to bardzo dynamicznie. I może być tak, że teoretycznie jest wszystko w porządku, a tutaj, prawda, się znajdziemy w kolizji z czymś. Dlatego trzeba tutaj bardzo uważać. Został mi tylko jeden człowieczek. O, już bym prawie się wpakował, bo pod niektórymi tymi właśnie... No, chciałbym go zastrzelić, ale no niestety nie uda się. Więc muszę znaleźć sposób na zebranie tego skarbu. Dobra. Zebrałem skarb. I co? Zabiło mnie coś? No właśnie. Nie mam pojęcia, co mnie zabiło. A nie, nie zabiło mnie, tylko tak dziwnie właśnie... Tak, tutaj jak się w to wejdzie, to jest praktycznie koniec. No dobra, nie jest taka łatwa gra, ale ciekawa jest, co jest dalej. No jeszcze wybiorę poziom trudności. Więc ciekawi mnie, co jest właśnie dalej, ale już tutaj widzę te pułapki, w jakie lubi ta gra ze mną pogrywać. Więc już teraz raczej się nie dam załatwić tak łatwo. Tak, tego gościa ominę bez problemu. Ok, udało się przejść pierwszy poziom. Tak, tutaj się strzela tak trochę dziwnie, bo to trzeba kierunek. Ale tego gościa też można załatwiać, więc nie ma problemu. Tutaj by było to dobre, gdyby to się schowało całkowicie. Ale kurde, wlazłem w to. To znaczy, czy się... No nie udało się, bo trzeba to... ten skarbik wziąć, ale znów coś wyrżnąłem. No to jest właśnie z tymi pikselami tutaj, że jest mocno. No właśnie, dotknie się czegoś i już jest od razu kapota. Mam sposób na przejście tej planszy. Jeszcze poziom pierwszy, ale będę musiał działać szybko bardzo. Więc, bo jest sposób na to. Stracę życie, ale przejdę planszę. Także już kiedyś w to grałem swego czasu, to właśnie wykorzystałem ten... O, gdzie on zniknął? Ten właśnie dziwny manewr. Dobra. Po prostu robimy to tak. Tak, i teraz powinienem być... nie? A to ciekawe, bo przeważnie się udawało. No i teraz pytanie, czy... No właśnie, to jest właśnie to, że przebrnąć przez to coś jest bardzo ciężko. Pax. Taki kiedyś film był, K-Pax. No i już jest po ptakach. No kurczę, wcześniej jakoś udawało mi się, że właśnie tak szybko jak przeszedłem, to... To była kolejna plansza. Nawet jak zginąłem, a teraz chyba gra się naprawiła. A to wygląda. Może coś było nie tak z wersją gry, którą miałem. Także tutaj są skarby, które zbieramy. Ale niektóre jest zebrać bardzo trudno. Nie wiem, ile tutaj jest w ogóle plansz. Dobra, gdyby to się z powrotem nie tego, to by było łatwiej, a tak to jest przesrane trochę. No, dam radę.
Chyba dałem radę. Okej, dałem radę, ale teraz mam ciekawą jazdę bez trzymanki. Już mnie zjadło coś. No, niestety. Ale jeszcze mam dwa życia, więc może coś jeszcze tutaj. Nie wiem jaki jest cel tutaj tej akurat planszy. Czy trzeba te ryby duże rozwalić, czy co, czy... Nie wiem, czy tam da się gdzieś wypłynąć. Aj, kurde, mnie zeżar duży czarny kaszalot. Nie ma tutaj właśnie jakiegoś takiego... Są jakieś bomby, lecą. Czy tutaj mam po prostu walczyć z tą... No tak, bomba mnie teraz musiała złapać. Tej planszy nie potrafię przejść. Nie wiem, o co tutaj chodzi kompletnie. Co tu jeszcze mamy? No pokażę może jeszcze poziom trudności trzeci. W trzecim poziomie trudności to trochę szybko ta ośmiornica się porusza. A niestety, więc będę musiał bardzo, bardzo ją w konia robić po prostu, ile się tylko da. Ale jak widać, że jest dosyć prędka, nie? Dobra, ucieknę jej. Aj, dopadła mnie. Jak gdzie dopadnie, to już jest wszystko niestety od nowa. Bo tak to już jest. Także dość trudny poziom jest tutaj. Ten trzeci. Czasami ona sobie idzie gdzieś w innym kierunku, ale pojawia się z drugiej strony, o dziwo. I coś mnie zabiło, nie wiem co, nie mam pojęcia. No tak to jest właśnie z tą grą. Że nie wszystko jest tutaj takie oczywiste. No dobra, czy uda mi się przed tym uciec? Muszę tutaj właśnie kombinować. Kurczę, ona ma dobrze, bo nie musi się martwić o zderzenia z tymi wszystkimi przeszkodami. Bo także na trzecim poziomie trudności to nawet w pierwszej planszy raczej nie za bardzo udaje się ukończyć w taki szybki, prosty sposób. Aha, teraz musi sobie tam naprztykać się, zanim wróci do planszy tytułowej. No cóż, gra trudna. Nie wiem, o co chodzi w trzeciej planszy, ale myślę, że jest ciekawa sama w sobie, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.